co zrobić, jak się zachować. Może warto wiedzieć o tym, czym w ogóle jest padaczka. Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu, która polega na występowaniu powtarzających się napadów padaczkowych. Napad padaczkowy natomiast jest wyrazem nagłych, przejściowych zaburzeń czynności bioelektrycznej pewnych komórek mózgu. Padaczka jest chorobą znaną od starożytności. Nazywano ją kiedyś świętą chorobą. Dokładnie. Tak. Przez wieki była uznawana za świętą chorobę zsyłaną przez Boga lub diabła. Rzymianie na przykład uważali, że chorzy opętani przez złe demony mogą przez oddech zarażać innych i dlatego izolowali epileptyków od społeczności. No, dodajmy też, że te objawy są na tyle gwałtowne, że prawda, mogą też przestraszyć osobę postronną, osobę, która nie wie, na co dany pacjent cierpi. Trudno się w ogóle zachować w obecności osoby, która ma nagły atak padaczkowy, a jak powinniśmy się zachować? No właśnie, napady padaczkowe zwykle utożsamiane są z drgawkami i rzeczywiście zazwyczaj mają taką postać napadu toniczno-klonicznego. To napad, który występuje, wygląda w ten sposób, że nagle chory traci przytomność, występuje u niego wyprężenie ciała, następnie drgawki, zasinienie twarzy, przygryzienie języka, może dojść do bezwiednego oddania moczu i bardzo ważne, żeby w tym momencie, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, pomóc choremu w ten sposób, żeby przede wszystkim, to jest szczególnie ważne, zabezpieczyć przed urazem, żeby nie doszło do na przykład urazu głowy, urazu tułowia, urazu kończyn. Należy położyć chorego najlepiej na boku, w bezpiecznym miejscu. Czy ten atak mija samoistnie? Czy on trwa jakiś czas i mija? On zwykle trwa kilka minut, ale właśnie to, co chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, nie należy w trakcie napadu padaczki wkładać niczego do ust, żadnych przedmiotów. Absolutnie. A to przekonanie żadnego. Pokutuje w naszym społeczeństwie, żeby nie przygryźć języka. Natomiast jeżeli ma dojść do przygryzienia języka, to tak naprawdę dochodzi do niego, do tej sytuacji już w pierwszej tonicznej fazie skurczu mięśni i tak naprawdę nie ma powodu, żeby wkładać widelec, łyżkę, portfel. Pani doktor, czy ta osoba, która choruje na padaczkę, może wykonywać każdy zawód, każdą pracę, jeżeli przyjmuje odpowiednie leki? Tak, podstawą leczenia padaczki jest leczenie farmakologiczne i ono powoduje, że praktycznie u około 70% pacjentów udaje nam się opanować napady padaczki i te osoby mogą prowadzić normalne życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, ale padaczka to właśnie również pewne ograniczenia zawodowe. Osoby chorujące na padaczkę nie powinny pracować na wysokościach, nie powinny pracować przy obsłudze maszyn w ruchu, nie prowadzić pojazdów. Prowadzić pojazdów, tak. Środków komunikacji publicznej, natomiast kierowcami mogą być, o ile są pod kontrolą lekarza i nie występują u nich napady padaczkowe, ale nie powinny też pracować w nocy, nie powinny wykonywać pracy zmianowej. Bardzo Pani dziękujemy. No, dziękuję. Temat padaczki, która jak wiemy dotyka 1% populacji w Polsce, więc jest dość częstym schorzeniem. Będą mogli Państwo dzisiaj obejrzeć w serialu Diagnoza, a my polecamy Państwu także naszą stronę internetową www.zdrowie.tvn.pl. To jest strona, na której dowiedzą się Państwo więcej, jeżeli są Państwo zainteresowani padaczką właśnie, ale nie tylko. A teraz pewna zgrupa.